Szpital dziecięcy jest kompletnie mental. Skacz, idiotko! No skacz! Dzisiaj mamy do czynienia z 10-letnim mordercą. Serio. Ty jesteś mordercą. Zamknij mordę, gówniarzu. To jest najgorszy chłopiec, jakiego widziałem w swoim życiu. Co ty robisz? Zamknij się. Uważajcie na siebie po tym odcinku. Ten mały sadysta musi iść do poprawczaka. Nie przedłużajmy. Chodźmy do... odcinka. Akcja! Czemu? Oskar, boję się! To za wysoko i tam jest pełno śmieci! I o to chodzi! Ma być jak po bombie atomowej! Po bombie atomowej to będzie twoja dupa, jak się ojciec dowie. Mam już dosyć tych twoich głupich pomysłów. Nie są głupie! To moja wizja! A jak ci się nie podoba, to dawaj kasę! Ale przecież muszę zbierać na operację babci! Za nic nie będę ci płacił, a ona niech zdycha. Co jest, kurwa? Przestań. Skoczę. To dawaj od początku. Na mój znak idą ludzie, skaczesz, a potem umierasz. Aha. Idą ludzie! Skacz, idiotko! No skacz! Halo? Co jest z tym dzieckiem nie tak? Ala zombie wola umrzeć, niż wpaść w ręce ludzi. Czy jeszcze się odrodzi? Ała. Co? Tu? Się? Od Janie Pawliło. Pip, pip. Halo, Polsat? Czy co mi chyba coś nie tak ma nazwać do waszych rodziców? Jestem w szoku! Nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle już na samym początku. Alka, tak wiarygodnie wypadłaś. Ała. Wrzucam filmik do sieci. Do tego jeszcze ten pręd. Boli? Co jest? Wstawaj, może jeszcze zdążymy na pierwszą lekcję. Nie mogę, pręd. O kurde. Co się marzysz, głupia? Usuńcie to dziecko! W montażu oczywiście. Wezwij pogotowie. Nie, bo będzie na mnie, że cię zabiłem. Proszę, pomóż mi. Boli. Boli. Co ty robisz? Zamknij się. Oskar. Oskar. Oskar? Mamo, stało się coś strasznego. Musisz mi pomóc. Bardzo dobrze. Znaczy, karma, pysiorku. Było trzeba nie być... Bardzo. Bardzo nie wiem. No, mordercą! Młody, żyjesz? Powiedz coś, żyjesz? Boli! Ała, boli! Powiedz. Siurasz pod siebie, bo ci łuk brwiowy rozcięło? Mordo! Tam jest dziewczyna, której pręd przebił całe ciało! A mówiła tak spokojnie, tak auć, dałem po karetkę, Oskar, auć! Wezwij pogotowie. Chłopcy są głupi. Nie rodzą dzieci, więc jedzą za to ból. Pogotowie? Przyjeżdżajcie tu szybko! Chłopak wpadł mi pod rower. Ma rozwalony łuk brwiowy. Na jakiej ulicy pan jest? Piotrowska. Piotrowska 60. Przyjeżdżajcie szybko, on chyba umiera. Szybko! Ta, aniołki już lecą z góry, aby go zabrać ze sobą. Bo będzie miał blizę na brwi. A dziewczynce właśnie jelito wychodzi rurką. No patrzysz? I nie lubisz, nie? Kierowca granatowej limuzyny zepsuł humor doktorowi Ciskowi. Gościu, co mi po twojej stówce? Zderzak ledwo się trzyma, nie dam się oszukać. Nie przeszliśmy na ty. Cholera mnie zaraz weźmie. Wie pan, że za stłuczkę odpowiada ten z tyłu. Dzwonię na policję. A ci mają jakąś w ogóle stłuczkę i się kłócą? A zaraz obok dziewczynka krztusi się własną... Okej, przestaję. Przestaję. Oskar Nowak, lat 13, zderzenie z rowerem, przytomność odzyskał w karetce, objawy wstrząsienia mózgu, rozcięty łuk brwiowy. To brzmi jak zgon za jakieś 2 minuty. Badania na szybko. Biochemia, morfologia, grupa krwi, krew na krzyżówkę i multitrauma CT. Mamo... Już, Oskar. Jesteś bardzo dzielny. Wszystko będzie dobrze. Nie jest w ogóle dzielny. Zabił dziewczynkę, której jelito wychodzi...
Mniam. Co mu jest? Panie doktor, a co z moją wnuczką Alą? 12 lat. Czy też tu jest? W karetce był tylko Oskar. Ale oni przecież razem wyszli do szkoły. Nie słyszy pani? Ani tutaj nie ma. O Boziu, super. Teraz jeszcze matki nienawidzimy. Dwie osoby do nienawidzenia dzisiaj, ale mamy szczęście. Pod mostkiem zrobił się wśród piersiu krwiak. Na szczęście jest niewielki i powinien się sam ładnie wchłonąć. Ale moja mama przez krwiaka zmarła. Czy jest pani pewna, że nie trzeba operować? Proszę pani, dla takiego niewielkiego krwiaka nie ma sensu rozcinać śródpiersia. To byłaby bardzo poważna operacja. Przepraszam. Halo? Marek? Marek, przyjeżdżaj. Słuchaj, jakiś rowerzysta wjechał w Oskara. Ty musisz uruchomić swoje znajomości, bo inaczej on umrze. No nie chcą mu tu krwiaka wyciąć. Musisz uruchomić swoje znajomości. Dzwoń na śmieciary! 5 minut później. Oskar, ale ja nic z tego nie rozumiem. Jak to Ala nie żyje? Chciała nakręcić filmik dla swojego ojca, bo ma dość już babki. Skoczyła z okna dla efektu. I nabiła się na ten pręt. Matko Boska. Mamo, musisz kupić mi tablet. Muszę usunąć ten filmik z sieci, bo będzie na mnie. Idziesz do pierdla, młody. Do żywoćku! Oskar, będziesz miał kolegę. To jest Antek. Entros będzie leżał ze mną w jednej sali? Kto? Entros. Co ty pieprzysz? Śledzę twojego wideobloga. Ala Zombie jest świetna. Tutaj nie mam w telefonie netu, ale kolega dzwonił, że dzisiejszy film z prętem to hit. Ziomek jest fejmem wśród 7-latków. Wow, to identycznie jak... Kruszwil. Pożyczę od pielęgniarek komórkę i zobaczę. Nie mam żadnego wideobloga! Oskar! Zwierzaj, gumniaku! Oskar, spokojnie, co ty robisz? Rusz się! Nie wolno ci się tak gwałtownie ruszać! Ani go nie opierdoli przypadkiem za to, że wyzywał Antka? Pani Basiu, jeszcze raz powtarzam, Oskar nie ma pojęcia, gdzie jest Ala. No, niech mi pani wreszcie tym już głowę nie zawraca, dobrze? Przecież ci powiedział! Co jest?! Oni zostawią tą dziewczynkę, żeby ona tam umarła! Ojo, jaki ten odcinek jest pojebany! I niech pani zrobi wreszcie pranie, tak? Dlaczego tak niemiło od tej babci powiedzie? Czy ktoś może ją usunąć? Nie w montażu. Antek, ten chłopiec z sali, wspominał coś, że pani syn robi filmy. Gra w nich dziewczynka o imieniu Ala. Ale mój syn nie robi żadnych filmów. On woli książki. No ale kiedy majaczył, to wspominał o Ali, filmach, kilka razy powtarzał słowo pręt. Jeszcze raz powtarzam, mój syn nie robi żadnych filmów! Antka. Czemu jesteś taka zdenerwowana? Czemu jesteś taka zdenerwowana? Czemu jesteś taka zdenerwowana? Pani lekarka, zamiast go leczyć, to robi jakieś śledztwo. Proszę wybaczyć. Pytałam o Alę, dlatego że była tu jej babcia i mówiła, że państwa syn i jej wnuczka szli razem do szkoły, a dziewczynki nigdzie nie ma. No właśnie. Ciekawe, co Oskar robił na końcu miasta na Piotrowskiej? Poszedł przed lekcjami do chorego kolegi. A ty zamiast głupio pytać, to lepiej mu załatwiaj prywatny szpital. Ja mu muszę kupić nowy tablet, bo potrzebuję. Teraz tablet? A mówiłaś, że z nim jest bardzo źle. Bo jest. Bo jest. A jak kupi mu tablet, to wyzdrowieje, tak? I powiedział cwanek dojek. Pół godziny później. On ją normalnie wypchnął z okna. Autor wrzucił filmik z brudami. Pewnie nie zauważył, że tam jest cały fragment, jak on krzyczy na nią, żeby skakała. Mógł ją zabić. Wcześniej wrzucił jeszcze kilka takich dziwacznych filmików, jak każe jej czołgać się po błocie, jeść ziemię, pić krew. To moje ulubione dziecko w parodokumencie. Babciu. Bo nakrzyczałam za czwórkę z matematyki, to pamiętaj, że nie będę miała żadnych pretensji, tylko wróć. Ala! Za dużo gadasz, babcia! I znowu później. Pani Basiu, doktor Wieczorek, znalazłam Alę, proszę szybko jechać do szpitala. Pani doktor, ale co z nią? Nie ma teraz czasu, proszę przyjeżdżać. Pani Basiu, za dużo gadasz! Mamo, gdzie jesteś? Muszę usunąć ten filmik z sieci. Kochanie, ja już jadę do ciebie. Tylko nie mów nic ojcu. Jak się dowie, to mnie zabije. W szpitalu porozmawiamy. A skąd ty w ogóle masz komórkę? Wziąłem od tego gówniarza z sali, ale na razie nic nie mogę zrobić, bo nie ma netu. Na razie! Top 10 złoczyńców z Marvel Universe. Oddawaj, to moja komórka. Młody, o co ci chodzi? Ty jesteś mordercą, a te twoje filmiki to nie fikcja. Widziałam Alę, tu w szpitalu. Ona naprawdę ma pręt w brzuchu. Ja to zgłoszę na policję. Sprzedaj gnoja na psy! Ty jesteś mordercą. Zamknij mordę, gówniarzu. Jesteś oszustem, ja o tym wszystkim powiem. Nikomu o tym nie powiesz.
I on teraz zabije tego chłopca, żeby zatrzeć ślady. Run, Barry, run! Nigdzie nie uciekniesz, pieprzaj! Peter Blunt! Nie poddawaj się! Nieważne ile razy upadniesz, ważne jak wstaniesz. Bo jak wstaniesz, to będziesz gotowy pomścić dziewczynę z prętem w brzuchu, sprzedając gnoja na komisariacie! Nie każdy bohater nosi pelerynę. Co z Alą? Jest na badaniach. Jak tylko sprawdzą jej grupę krwi, zabierają ją na operację. To wszystko przeze mnie. Bo ja ją krótko trzymam. Nie chcę, żeby się wdała w ojca. Pani Basiu, no ale ona przecież nie uciekła od pani, tylko poszła z Oskarem nagrywać filmiki. Przecież pan Marek zakazał mu robić filmiki rok temu. Po tym, jak sfilmował zamęczanie kota. To kota też? Czemu to dziecko jeszcze nie jest po utylizacji? Przepraszam. Pani doktor, nie ma Oskara w sali. Leżał tylko ten Antek na ziemi. Wezwał pan pomoc? Jakiś doktor Wisielski się mi zajął, ale jest inny problem. Ten chłopiec wygadywał jakieś głupoty o moim Oskarze. Że mój syn to morderca, że pchnął Alę na jakiś pręt. Dojiwocie! Dojiwocie! Dobra robota, Peter Blunt. We never forget. Oskar pchnął moją wnuczkę? Ale proszę państwa, nie rozmawiajmy o tym teraz. Najważniejsze to znaleźć Oskara. A ten mały sadysta musi iść do poprawczaka. Ten mały sadysta pójdzie do poprawczaka. Przekomnie to powiedziała. Ten mały sadysta musi iść do poprawczaka. Dziękuję za mój kolejny ulubiony catchphrase. Oskar Nowak, 13 lat, uciekł z sali numer 5. Sprawdźcie na monitoringu, czy nie wyszedł ze szpitala. Jest poważnie chory. Pręt nie uszkodził wątroby i trzustki. Jak będziemy delikatni, to może uda się nie naruszyć żadnych organów wewnętrznych. Ale przechodzi dosłownie kilka milimetrów od jelita cienkiego. Damy radę. Zamówiłaś dodatkową krew? Tak. Tomek, może ty wolisz z profesor Żylicką operować? Anka, nasza relacja nie ma żadnego wpływu na operację, rozumiesz? Anka! Musisz im powiedzieć, że sama Oskar, zostaw ją! Zostaw Ale! Oskar! Jest pasywne krwawienie gówniarz, naruszył pręt. Jezu Chryste, przecież on chciał dokończyć robotę. Rozumiecie? On chciał dobić dziewczynkę. Mówię wam, mental! No to macie taki mental! Z tymi filmami to prawda? Powiedz mi, czy to prawda? Ale panie Jarku, proszę spokoj! Oskar! Oskar! Wygupię się. Dusi się, mogło dojść do uszkodzenia naczyń. Zestaw do intubacji, proszę jej, nie krzykują drugą salę. Łóżko! Jeśli coś się stanie naszemu synowi, żona mi tego nie wybaczy. Wiesz co, może i dobrze. Na świecie na pewno są lepsze kobiety. Serio, tutaj jestem przekonany, że są. Są na pewno gdzieś kobiety, które nie mordują niewinnych dziewczynek i zatuszowują przestępstwo swojego syna. Mordercy! Nie chcę mi się liczyć, ile później. Aneta, uspokój się. A co ona tu robi? Ale też operują. To Ala żyje? Żyje, a dlaczego miała nie żyć? No bo... No nie wiem. No idziesz do pierdla! Słuchaj, on mi powiedział, że Ala się upiła i chciała zrobić jakiś prezent w postaci filmiku dla swojego ojca. Uparła się, żeby skoczyć, no. Nikt tak nie mówił! Uiuiuiuiu, 997! Tylko cicho. Nic nie mów głośno, żeby pani Basia nie słyszała, bo powiedziała, że poda sprawę do sądu. Słucham? Do sądu? To niewdzięczna małpa jedna. Ty podła babo! To my cię utrzymujemy! Mój mąż płaci Aneta. Za szkołę twojej wnuczki, Aneta, a ty co, co chcesz ty na Oskara donosić? Jeżeli doniesiesz na Oskara, to masz je wynosić z przybudówki. Koniec pracy u nas i koniec szkoły Ali. Zrozumiałaś? Zdychaj tym babą! Co się tutaj dzieje? Nic, co by mogło panią interesować. Ale to jest wredna suka. I to jest mój komplement. W sensie naprawdę dobrze zagrana rola. Suki! Oskar wrócił do robienia filmu. Zmuszał Ale do tych absurdalnych rzeczy. Nie wierzę. Nie, Oskar by mnie nie okłamał. No przecież ja jestem jego ukochaną mamą. Nie no, bo dzieci nie okłamują rodziców nigdy. Nigdzie. I wredna, i głupia. I nie ustąpię. Oskar musi ponieść karę. Proszę tak, pani babciu. Pani Basiu, ja bym prosił, żeby pani jutro przyszła do mnie do firmy. Będzie też notariusz. Przepiszę mi mieszkanie po dziadkach na panią. Należy się pani. Chce pan mnie przekupić, żeby mnie doniosła na Oskara? Nie, nic z tych rzeczy. Jemu należy się kara, a mojej żonie psycholog. Luzia, kochanie moje. Babciu, myślałam, że już nigdy cię nie zobaczę. Kochanie moje. Jak się czujesz? To ja powinnam ciebie zapytać, jak się czujesz. Och,
Okej, dziewczynka git. Uratowana żyje, oddycha. Aczkolwiek, wiecie, że tam dalej, w tym par dokumencie, pozostają nam 3 minuty, nie ma już nic o tym chłopcu i o tej matce tej zasranej. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Nie wiadomo. W sensie, nie ma żadnego zwieńczenia historii, nigdzie nie wytłumaczyli, w żadnej rozmowie, w żadnych napisach końcowych, żaden narrator. Chyba Polsat, mieliście jedną oplutą robotę. Dokończyć historię, która mnie na tyle zaangażowała, że naprawdę będę taki, ciekawe, jak to się skończy. Ciekawe, na ile lat zamknął tą matkę. Byłem naprawdę byłem szczerze ciekawy tego. Naprawdę, no. I jak ja gardzę tym odcinkiem, to mógł być bardzo fajny odcinek. A oczywiście, że jest najgorszy. Nie chcę, jakiś scenarzysta tu przyjdzie z tego posatu i to dokończy, bo ja muszę wiedzieć, co się stało. Ile lat, gdzie, pod jaką ulicą. W sensie, nie umiem mówić już, jestem tak zły. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się wam spodobał, to bardzo dobrze. Dobrym pomysłem jest subskrybowanie tego kanału. Blog jest niedaleko. Tylko dwa razy tyle słów co ja. Damy radę. Trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę i hej, papa. Pa.